Witam Cię serdecznie w kolejnym paznokciowym odcinku i dzisiaj zrobię sobie przedłużenie na tym oto kciuku, bo sobie go obgryzłam i potrzeba tutaj teraz zrobić przedłużenia. I przy okazji przetestuję pewien sposób z Instagrama w sumie. Bardzo wiele z Was mi wysyłało swego czasu to konkretne zdobienie. Robiło ono furorę i ja się dopiero oczywiście po czasie za to biorę. A mianowicie jest to taka, jakby to nazwać, ja sobie to nazwałam tęcza. Tęcza, przez nie w środku, z nie w środku, tęcza z pigmentów w proszku. Więc takie pigmenty w proszku sobie przygotowałam. Mam też ten stempelek, którego ona używa, znaczy podobny. Szkoda mi było nowego, więc wziąłem jakiś taki, wiecie, gorszej jakości stempelek. Mam pigmenty i uwaga, to jest bardzo, bardzo tajemniczy produkt i dlatego właśnie wysyłaliście mi to jedno, ten jeden filmik, albo bardzo podobny, ponieważ nie wiedzieliście, czego używa ta osoba, aby to wszystko się udało. Ona to wysuszyła i uwaga, co się robi? Pęka to. I to jest coś na zasadzie ala, powiedzmy, pękającego lakieru, tak? I ona to właśnie odbija na lepkiej warstwie koloru. Rozwieję Wasze wątpliwości, bo naprawdę bardzo dużo osób nie wiedziało, czego ta osoba używa. I tu chyba nawet było napisane, bo ona pokazuje. Czekajcie, zaraz to zobaczysz teraz. Tu chyba było pokazane, tylko trzeba było wziąć palec wskazujący i w odpowiednim momencie trzeba było ten palec... Farba akrylowa. W odpowiednim momencie trzeba było ten palec po prostu tak zrobić, żeby zatrzymać ten filmik i dowiedzielibyście się, czego używała ta osoba. Ja już przypuszczałam wcześniej, ale to tylko potwierdziło moje przypuszczenia. Farbki akrylowe, więc sobie przygotowałam cały koszyczek z rzeczami. Mam też tę farbkę akrylową, ale jakąś taką, wiecie co, z Chińczyka byle jaką wzięłam. Tu widać, że jest używana, bo chciałam sprawdzić, czy ona w ogóle jeszcze, wiecie, nie zaschła, czy coś się tam z nim nie stało, bo szczerze mogą mówiąc... się tak wydarzyć, no. No, one mogą zasychać, nie? Więc no, tak sobie tutaj sprawdziłam. Jest bardzo podobnej konsystencji jak ta, która jest w filmiku. Mam jakiś stempelek, ale widać, że jest niezbyt ładny, więc wziąłam sobie od razu tutaj szablon, żeby go oczyścić szablonem. Mam tutaj pigmenty w proszku różnych kolorów, ale ja sobie pomyślałam tak. Przygotowałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A ja mam tylko jeden paznokieć, ona miała... Ona zrobiła tego tak dużo, bo ona miała 5 paznokciów. Paznokci. Ona miała 5, ja mam tylko 1, więc w sumie tak naprawdę maksymalnie ze 3 użyję, więc muszę już tak wybrać te kolory. Co? A ja miałam takie pytanie i przygotowałam takie coś. Pokaż. Czy ty tego możesz tam użyć, bo ja chciałam, żeby było trochę błysku. To by działało, czy nie? Któryś z tych? Obojętnie, który. Obliczenia matematyczne? Działałoby to. To zrób tam. Będzie nam, jak nie wyjdzie. Ania, ja cię zawsze posłucham, a potem tego żałuję, nie? Nieprawda. Ty mnie nigdy nie słuchasz i potem tego żałujesz. Napisz jej w komentarzu. Ja ją zawsze posłucham, a potem tego żałuję. To może niekoniecznie, bo to jest mega, to jest świetne, nie? W klucie, co znalazłeś? Szukałam tego. Serio? No bo, Edyta, ty robisz milion koszyczków, z milionem randomowych to rzeczy. To jest świetna rzecz, to jest po prostu, ja to uwielbiam. Patrz, ile tego jest, nie? Ale mam ochotę palec w to włożyć. To jest takie mięciutkie i to muszę albo wytrzeć, albo tak pokładać. Ale leci. Edyta wróżka. Wróżka Samira. Ale zastanawiam się nad... Jak już to by było takie uniwersalne, ale chyba nie jest taki złoty akcent. Jak to? Wiesz co? No to w taki takim razie... pasek. Zrobimy tak. Nie, no musi być jakiś kontrast. Czy różowy, żółty na pewno i pomiędzy coś. Niebieski, czy fioletowy, czy pomarańczowy, Hania? Gdzie mój złoty? A gdzie mój pyłek? Że pomiędzy pyłek? Nie będzie tego tak widać, bo na białym on się straci. Ja muszę ten pyłek, pigment wklepać. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Wiecie, że ja wszystko co robię, to robię... Na freestyle. Freestyle, bez przygotowania, żeby było śmieszniej, nie? No bo co, ja wszystko przygotuję, wyuczę sobie wzorek i wszystko pyk, 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 pokażę i co. I w ogóle nie będzie fanu, a tak to już jest trochę fanu. Dobra, biorę pomarańczowy i wetrzemy... Jeszcze nie wiem.
Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, który. W każdym razie... Dobra, nieważne. Najpierw to ja muszę paznokcia w ogóle zrobić, żeby mieć na czym to zrobić. Więc mam tu paznokcia, mam też frezy i jedziemy z tym koksem. Bo ja się zawsze nagadam, a tyle gadania, a mało robienia. Gadaj, znaczy rób, a nie gadaj. Tak, co sobie Edyta przygotowała do ściągania masy? O, dziki. No to lecimy dzikim. Frezujemy. Muszę pozbyć się starej masy, żeby móc zrobić przedłużenie. I często, gęsto właśnie widzę, że jak zdejmujecie starą masę w analizach, czy po prostu gdzieś tam, zdejmujecie starą masę, przed przedłużeniem to zostawiacie i tak za dużo wysokości produktu. Pamiętajcie, prawie do zera. Ma zostać cienka warstwa maksymalnie jak kartki papieru, żelu. Dobrze, kochani, mam tutaj bardzo cienko materiału, więc resztę sobie już tutaj poradzę łysym z tą resztówką, bo dziki nie ma bezpiecznego czubeczka, więc tutaj nie będę szarżować za bardzo, więc biorę łysego, ogarnę sobie resztę. I tutaj, wiecie, no odrostu prawie nie ma, więc będę musiała wariatem sobie ten kolor jakby wyfrezować pod skórek. Głębiej już łysym nie wejdę. Biorę się za wariata. Co robi Loco w wariacie, nie? To jest hiszpańska wersja, bo w Hiszpanii też za niedługo będą dostępne frezy Drillo. I ja nie wiem, co się... Widzicie? Edyta się pomyliła. Wsadziła nie tego wariata. Loco, czyli uwaga, lekcja hiszpańskiego. Culo bawi uczy. Wariat to po hiszpańsku Loco. Przydałby mi się ten frez, którego sobie nie wzięłam. A few moments later. Mam frez, którego szukałam. Jest to frez o nazwie Ed. I on mi tutaj bardzo pasuje, ponieważ ja już robiłam wcześniej mani tydzień temu. I tutaj dużo skórek nie narosło. Ja chcę tylko wyczyścić to, co tutaj mam. O, w tych szczelinkach. I Ed będzie do tego idealny. Tak, ja tylko chcę sobie wyczyścić troszkę szczelinki. Pięknie. No, o to chodziło. Tylko poczyścić szczelinki i tyle, proszę Państwa. No, Edzik to jest taki szczelinowiec. Jak nie umiesz gdzieś wejść młodym albo jakimś innym frezem, takim do skórek, no to Edzikiem sobie tam wyczyścisz te czeluści pomiędzy skórą a paznokciem. Odtłuszczę, zobaczymy jak to wszystko wygląda i mogę się brać za przedłużanie. Zawiniemy sobie wacik, ten oto patyczek. Te waciki są fajne, mocne, więc się tutaj nie przerwą, więc mogę tutaj cudownie wszystko sobie wyczyścić spod skóry. Jest czysto, mogę brać się za przygotowanie płytki, czyli co? Nakładam bazę, szablon i lecimy z przedłużaniem. Dobrze, okej. Okay. Użyłam sobie takiej bazy lekko, nie takiej rzadkiej, płynącej, tylko lekko gęstej, którą też lekko możecie nadładować paznokieć sobie, albo delikatnie przedłużyć. Kubaza. I teraz przygotować trzeba jakieś szablony, który mi tutaj będzie pasował. Co prawda przygotowałam sobie szablony Indigo, bo nimi lubię pracować do moich kciuków, ale korcą mnie te szablony, które kupiłam na Teneryfie, marki Pierron Vieux. Fajna marka. Coś tam Cosmetics. Z koroną w każdym razie. Zobaczymy. Teraz na pewno musi wyjść. Dziękuję, Przemku, możesz wyjść. Dobrze, utwardziłam szkielet, czas zdjąć szablon, kochani, i lecimy z budową. Tak będzie wyglądała moja baloryna, mniej więcej. Przygotowałam sobie też zaciskarkę dzięki dobroci Hanni i tak, no. I teraz się muszę mega skupić, więc wy se tam patrzcie, jak ja se żeluję. Robię najpierw taką... No.
A ja sobie będę żerować. Ja najpierw sobie zrobię taką warstwę pośliskową. Mogę wyciągać, zmyć lepką warstwę, kochani, i brać się za piłowanie. Ale zanim się wezmę za piłowanie, to aż sobie sprawdzę, ile mi tutaj wyszło milimetrów w strefie stresu. Bo ostatnio sobie zrobiłam za płaskiego tego paznokcia, bo to był migdał klasyczny i tylko milimetr w strefie stresu. Taki mi tak nie był zbyt stabilny ten paznokieć, dlatego też me zęby sobie szybko z nim poradziły. Więc dzisiaj zrobiłam i większy tunel, i grubszego tego paznokcia. I miejmy nadzieję, że mój nauk obgryzania no, nie doprowadzi mnie do usunięcia tego paznokcia znowu. Tunel jest niemożliwie mocno zaciśnięty. Krawędzie dolne dość dobrze wyprowadzone. Jedna i druga, tu jest to do podpiłowania. No to co, bierzemy się za piłowanko, ale wcześniej sobie zakryję ten pędzelek, żeby mi się nie pobrudził. Najpierw miałeś zmierzyć. Dobrze, dobrze, tu jest Hania, miałam zmierzyć. Za dużo zaczęłam po tym gadać i co? Prawie 2 mm, trochę piłowania będzie, co prawda. 2 mm są, proszę Państwa. Trochę tego piłowania będzie, co prawda, ale niewiele. Już sobie przygotuję łysego z opaską ścierną, żeby sobie pomóc oczywiście, ale najpierw troszeczkę ogarnę kształt. Pazur gotowy. Tak się prezentuje. I teraz czas na niego nałożyć czarny kolor. Taki, który ma lepką warstwę. Czyli po prostu czarną hybrydę albo czarny paintgel, jak wolisz. Kto kto woli, ja wolę szybko pracować, więc sobie wziąłam blauta z serii standardowej lakierów hybrydowych, więc szybko nałożę. Dwie warstwy tam były. Tak. Nie pomyślałam, Hania. Mogłam jeszcze wszystko zrobić. Mhm. A dopiero malować na czarno. Edyta, mistrz. To ja ci to zrobię. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Bo ja się nie, całą no dasz radę. Najpierw to miałam zrobić. I tak musisz drugą warstwę zrobić. Ale to się tak... Dobra, zrobimy tak, że ja położę drugą warstwę. Tu zmyję lepką warstwę. Tak. Żeby się nie ubrudzić, nie? I tak to zrobimy, nie? Bo ja nie pomyślałam. Najpierw sobie to zróbcie. Ja chcę to przygotować. No, ty poleciałaś z pazurem. Ja to miałam w ogóle, zanim pazura zrobić, to już miałam zrobić, to by to wyschło fajnie wszystko. No, Edyta, to jest... Wszystko na odwrót. Nie, ty jesteś po prostu mistrzem taktyki. No to kochani, zmyję lepką warstwę. Normalnie bym nie zmywała, nie trzeba, nie? Ale zmyję teraz lepką warstwę. I żeby się nie pobrudzić. I lecimy ze zdobieniem, więc tak będzie brzydko wyglądać, nie? I tak, ja mam długi paznokieć, więc mi się tutaj zmieszczą... Ho, ho, ho! Kilka kolorów mi się zmieści. Ona zrobiła w poziomie kolory, a ja zrobię w pionie. Żeby więcej kolorów było, co najmniej 3. I albo nawet brokat. 4, no. W którą stronę to się otwiera? W to, Boże. I brokat. I brokat. Musi a jak brokat. Będzie brzydkie, Hania, to co? No to będzie na mnie. Możecie pisać w komentarzach, że to przeze mnie. I teraz tak, musimy to teraz wyschnąć, to musimy teraz. A ona tam użyła suszarki, ale my... Do włosów. No, a my użyjemy pochłaniacza. Ale niektórzy suszą paznokcie w lampie. Suszą, no.
Dobra, uwaga, odpalam. Dawaj pełną moc. A wiesz co, szczerze? Tu bokiem to bardziej leci. Tutaj to bo. No. To teraz a fest. Święty panie. Dobra, to niech się tu wysusza. A ty możesz malować. A ja się będę tu malować, no. To wyszło, nie? Ale już wiem, co zrobić mniej więcej, żeby to tak wyszło lepiej. Tu mi chyba jedno na drugie weszło, nie? No właśnie. Ciekawe to jest. Teraz muszę zostać z tym kanciastym paznokciem. Nie lubię kwadratów balerin, jeżeli chodzi o noszenie na moich własnych dłoniach, ale poświęciłam się, żeby mieć więcej placu do zrobienia zdobienia. Mam nadzieję, że było warto, że wam się podobało, bo jak nie, to kończę z tym. Nara. Oceń w komentarzu od 0 do 10 dzisiejszą stylizację. To jest książka, która rozwiązuje problem wyceny swoich zdobień. W tej książce skupiłem się na dwóch ważnych elementach. Jedynka. Skąd bierze się wartość, czyli jak wycenić swoje zdobienie, aby zbudować swoją wartość wśród klientów. Oraz dwójka, ty i klient, czyli jak zaprezentować tę wartość i dodatkowo ją podbić, no bo można. Książka kosztuje 39 zł, link w opisie. Kup teraz i ciesz się książką. Dziękuję.